Przechodzimy do części głównej naszej sesji jogi. Weźcie klocki, weźcie paski. Zamiast klocka może to być książka. Wkładamy klocek na płasko 10 cm powyżej kolan. Deseczka. Przyjdźcie sobie do klęku na środek maty. Podwijamy palce stóp, rozczapiżamy palce dłoni, dłonie pod barkami. Zrób duży krok dłoni naprzód maty, wciągnij brzuch, odepchnij się od dłoni, unieś kolana z klockiem w górę, wyprostuj nogi maksymalnie i przejdź barkami nad dłonie. Ściskaj klocek udami, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, aktywnie odpychaj się od dłoni, aktywne barki, podwinięta kość ogonowa, pępek do kręgosłupa, spojenie łonowe do pępka. Głęboki wdech, aktywne przywodziciele, ściskaj klocek i długi wydech, wciągaj brzuch, odpychaj się od dłoni, podwijaj mocno kość ogonową. Głęboki wdech, ciężar ciała na wszystkie pięć palców dłoni, na kciuki też. I długi wydech, wciągaj brzuch, aktywnie odpychaj się od dłoni. I jeszcze jeden głęboki wdech. Mocny pępek, podwinięta kość ogonowa. I wydech, wciągnij mocniej brzuch, ugnij lekko kolana, uwaga, z wdechem odpychając się od dłoni, podejdź stopami do przodu, do dłoni jak najbliżej, uttanasana skłon, stopy na szerokość klocka, ściskamy klocek udami, dłonie na macie, bądź lekko nad nią, głowa w dół. Wdech, zrotuj uda do wewnątrz, wciągaj brzuch, mogą być lekko miękkie kolana, jeśli ciągniecie pod nogami mocno. I wydech, oddal barki od uszu, rozszerz łopatki, rozszerz barki. Głęboki wdech, rotuj uda do wewnątrz, ściskaj klocek udami. I długi wydech, schodź coraz niżej, schłon z bioder, wciągaj pępek. I głęboki wdech. Ściskaj klocek udami, możesz popatrzeć na mostek, na klocek, szerokie barki. Uwaga, z wydechem wciągamy brzuch, uginamy kolana, patrzymy przez siebie, idziemy do lekkiego półprzysiadu, jak w pozycji krzesła. Cały czas ściskaj klocek i tutaj możesz złączyć dłonie przed klatką, spróbować przejść sobie pośladkami, nisko jak do malasany, albo przenosimy dłonie do tyłu. I siadamy sobie wygodnie na macie, cały czas ściskając klocek między udami. Przechodzimy już do nawasany. Z dłońmi z tyłu, jeżeli masz wrażliwą kość ogonową, podłóż sobie coś pod kość ogonową. To może być bawełniany pasek, może być nawet ręcznik. Z dłońmi z tyłu odchylamy się w tył, jeżeli usiedliście bez dłoni. Czyli w ten sposób, powolutku, z klockiem. Może nam troszeczkę przeszkadzać, więc możemy go przesunąć. Siad z klockiem, od razu nogi w górę, prostujemy ramiona, poprawiamy sobie klocek, książkę, ściskamy cały czas udami, z dłońmi z tyłu podpieracie się, odchylacie się w tył na mocnym brzuchu, a bez dłoni z tyłu od razu ramiona równolegle do maty, ściskamy nasz klocek, wciągamy brzuch, unieś mostek wyżej, opuść barki w dół. Jeżeli masz dłonie z tyłu, możesz tu zostać albo oderwać je od maty, przynieść je pod uda, wciągaj brzuch, ściskaj klocek, mocno udami, ustaw łydki równolegle do maty, przyklej łopatki do pleców, podbródek do mostka, mocny pępek, ściskaj klocek, nawasana, mocny brzuch, poprawię klocek, książkę, będzie się ześlizgiwał, ale cały czas ściskaj go, mocny pępek. Wariant pierwszy, nasze dłonie pod udami, wariant drugi, proste ramiona, wariant trzeci, możemy się tu podpierać, dłonie za plecami, mocny brzuch, wciągaj brzuch. Zostań jeszcze na dwa oddechy, barki w dół od uszu. Mostek unoś w górę, wciągaj pępek. Patrzysz w dół lekko, podbródek do mostka. I ostatni wdech w pozycji. Z wydechem wyjmij klocek, złącz nogi, odchyl się bardziej w tył. Wyjmujemy sobie wszyscy klocki z pomiędzy ud, chwytamy w dłonie. Proste plecy, mocny brzuch. Poczuj, że płaski, pracujący brzuch trzyma Ci pozycję. Weź wdech w pozycji. I z wydechem wciągając brzuch, rotacja w prawo. Biodra nieruchomo, pełna koncentracja.
I z wdechem centrum. I wydech wciągnij brzuch. Rotacja w lewo. Biodra nieruchome, pełna koncentracja. I z wdechem centrum. I wydech wciągnij brzuch. Rotacja w prawo. Pełna koncentracja. I wdech centrum. I wydech wciągnij brzuch. Rotacja w lewo. Mocny pępek. Biodra nieruchome i wdech centrum. I wydech wciągnij brzuch. Rotacja we prawo. Biodra nieruchome. I wdech centrum. Trzymasz brzuchem całą pozycję. I wydech wciągnij brzuch. Rotacja w lewo. Biodra nieruchome. I z wdechem centrum unosimy ramiona z klockiem, z książką nad głowę. Barki w dół od uszu, doklej łopatki do pleców. Wciągaj pępek. Mocny, mocny brzuch. Pełna koncentracja, trzymaj pozycję brzuchem. Trzymamy równowagę, mocny pępek. I wdech, barki w dół od uszu. Nie rób tego, nie podciągamy barków do uszu i nie zaokrąglamy w ten sposób pleców. Plecy proste, brzuch nam trzyma pozycję. I wdech, pełna równowaga, pełna koncentracja. I wydech, wciągaj brzuch. I jeszcze jeden głęboki wdech, uwaga, połóż klocek na piszczelach. I wydech. Ramiona równolegle, ściskaj uda, ściskaj kolana. I wdech, mostek w górę, barki w dół od uszu, doklej łopatki do pleców. I wydech, wciągaj brzuch, pełna koncentracja. I wdech w pozycji, łopatki do pleców, brzuch aktywny, barki w dół. I wydech, wciągaj brzuch, pełna koncentracja. I jeszcze jeden wdech. Patrz na kolana, długa szyja, łopatki do pleców. I wydech, weź klocek. Jednym ruchem wkładamy klocek w ten sposób, w poprzek. 10 cm powyżej kolan, Purvottanasana. Postaw stopy na macie. Ściskaj klocek udami. Przenieś dłonie do tyłu. Palce skieruj w dół i lekko otwórz je na boki. Dłonie daleko, miękkie łokcie. I z wdechem. Unoś miednicę w górę, Purvottanasana, blat stołu, ściśnij klocek udami. Wydech, odepchnij się od dłoni, wciągaj brzuch. Nie zapadaj się w lędźwiach, nie opadaj pośrodkami do maty. I wdech, odpychaj się mocno, mocno od dłoni, dociskaj mocniej kciuki do maty. I wydech, wciągaj brzuch. Ściskaj klocek udami, przewodziciele pracują, całe palce stóp na macie, nie rób tego, nie odrywamy palców stóp. I wdech w pozycji, odpychaj się od dłoni, mocne kciuki na macie. I wydech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek udami, odpychaj się od stóp, od dłoni. I wdech, mocno odpychamy się od dłoni, dociskamy kciuki do maty. I wydech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek udami. I wdech w pozycji, mocno odpychaj się od dłoni. I wydech, wciągnij brzuch. W kontrolowany sposób zacznij uginać łokcie, opuszczać pośladki, ale jeszcze pośladków nie odkładaj na matę. Cały czas odpychając się od dłoni, spójrz. Przenosimy pośladki między nadgarstki. Odpychamy się od dłoni, ściskamy klocek. Pośladki są nad matą. Ściskaj klocek udami, rotuj uda do wewnątrz. Wdech. Zmiękcz lekko łokcie, doklejaj kciuki do maty. I wydech, wciągaj brzuch. Odpychaj się mocno od dłoni. I z wdechem możesz spróbować przesunąć sobie pośladki nieco dalej za linię nadgarstków do tyłu. Odpychaj się dłoni od maty. I wydech, wciągaj brzuch, doklejaj całe kciuki do maty, ściskaj klocek. I jeszcze jeden wdech, mocno odpychaj się dłoni od maty, kciuki w matę, uwaga, Purvottanasana, wracamy. Wydech, wciągnij brzuch, ugnij kolana, ściśnij klocek, przenieś stopy na matę, unieś miednicę w górę, odepchnij się od dłoni z wdechem, miednica jest w górze, Purvottanasana, blat stoła. Wydech, wciągaj brzuch, ściskaj klocek udami, nie zapadamy się w lędźwiach. I wdech, aktywnie odpychaj się od dłoni, doklejaj palce stóp i palce dłoni równomiernie do maty. I wydech, wciągaj brzuch,
Mocny pępek, kciuki w matę. Wypychaj się z dłoni w górę. I wdech, całe podeszwy stóp na macie, całe palce stóp na macie. I wydech, wciągaj brzuch. Ściskaj mocno klocek udami. I jeszcze jeden wdech w pozycji, wytrzymaj. Doklej mocniej kciuki w matę, uwaga. Z wydechem siadamy do nawasany, pośladki na matę. Bierzemy klocek na bok, od razu unosimy nogi. Chwyćcie paski, są gdzieś z boku. Przygotujcie je. Przechodzimy sobie do nawasany. Rozkładamy paski, będąc już w górze, z nogami nad matą. Proste plecy, mostek w górę, barki w dół od uszu. Na chwileczkę wyciągnij ramiona z paskiem rozłożonym na szerokość barków. Ściągnij łopatki do pleców. Pasek nad piszczelami, podbródek do mostka, aktywny brzuch. Możesz zostać w tej pozycji, jeśli w następnej będziesz czuć się dziwnie, albo spróbować przejść do Ubhayapada Utkatasana, czyli uginamy mocniej kolana i wsadzamy sobie paski pod poduszki palców stóp. Powolutku, trzymając równowagę w nawasanie, wciągnij brzuch, zacznij prostować nogi. Jak wyprostujesz nogi z paskiem, zawiń sobie pasek dookoła dłoni. Ciągnij za pasek, obciągaj palce stóp. Odchyl się w tył, lekko zmięcz łokcie, zrotuj uda do wewnątrz, wciągnij mocniej brzuch. Wypychaj pasek stopami, ale ściągaj jednocześnie łopatki do pleców. Odchyl lekko głowę, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Rotuj uda do wewnątrz, proste plecy, nie zaokrąglaj lędźwi. Nie garb się w odcinku piersiowym. Wdech, żebra rozsuwają się na boki. Wydech, dociągasz mocniej brzuch, ściągasz pasek, czujesz doklejane łopatki do pleców, jakbyś wiosłował. I wdech. Rotuj uda do wewnątrz, trzymaj równowagę na kości ogonowej. I wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa. Jeśli położysz się plecami na macie, próbuj ponownie, z nawasany. I wdech, mostek w górę. Pępek cały czas pracuje, żebra rozchodzą się z wdechem na boki. I wydech, wciągaj brzuch. Uwaga! Zrób jeszcze jeden wdech, rotuj uda do wewnątrz, mocny brzuch. Z wydechem ugnij lekko kolana. Zostajemy w równowadze, odkładamy sobie pasek. Teraz możesz chwycić się pod kolanami, pod łydkami na dowolnej wysokości. Możesz chwycić za duże palce stóp albo za wewnętrzne krawędzie stóp. Spróbuj zostać w równowadze, na wciągniętym brzuchu wyprostować nogi. Prostujemy nogi, wciągaj pępek, doklejaj łopatki do pleców. Odwiedź nogi lekko do rozkroku na boki. Rotuj uda do wewnątrz, wciągaj brzuch. Prostuj plecy, doklejaj łopatki do pleców. Trzymaj pozycję, chwyć za dowolną wysokość nóg, pod kolanami za łydki, wewnętrzne krawędzie stóp, być może za duże palce stóp. Trzymaj pozycję. Oddalaj barki od uszu w dół. Wciągaj pępek. Wypychaj mostek w górę. Doklejaj łopatki do pleców. Spróbuj odwodzić nogi jak najbardziej na boki, ale tylko tyle, ile możesz. Jeżeli za bardzo wypchniesz mostek do przodu, usiądziesz na macie. Jeżeli za bardzo zaokrąglisz plecy, położysz się plecami na macie. Pełna koncentracja, pełna równowaga. Jeśli chcesz, możesz zmienić uchwyt. Na nogach możesz przesunąć dłonie wyżej albo przemieścić je pod łydki bądź na duże palce stóp. Spróbuj robić coraz większy rozkrok, ale nie kosztem zaokrąglenia pleców bądź stracenia równowagi i koncentracji. Robisz tylko tyle, ile możesz. Mocny brzuch, mostek idzie do przodu. Doklejasz łopatki do pleców, opuszczasz barki w dół. Rotuj uda do wewnątrz, mimo wszystko, że jak kolana chcą nam uciekać na zewnątrz, rotujemy uda do wewnątrz. Wciągamy pępek, barki w dół, pełna koncentracja. Z wdechem twoje żebra rozchodzą się na boki, nie tracisz napięcia brzucha. Mięśnie na miednicy, mięśnie krocza pracują. Na wydechu wciągasz pępek i dodatkowo doklejasz łopatki do pleców.
Ciągniesz za nogi z wydechem. Łopatki do pleców, wdech mostek w górę, ale dół brzucha aktywny. Robisz tylko tyle, ile możesz, spokojnie, powoli, pełna koncentracja. I zrób jeszcze jeden wdech w pozycji. I z wydechem wciągnij brzuch, wróć do prostych nóg w górze. Plecy proste, utrzymaj równowagę. Mocny, mocny pępek. Z wdechem uginamy kolana, jeszcze nie odkładamy stóp na matę. Na wydechu skrzyżuj sobie kostki, zachowując równowagę na kości ogonowej, chwyć się pod piszczelami. To jest wariant pierwszy. Garbha Pindasana wstęp, czyli asana, która trenuje naszą równowagę do pozycji płodu w łonie matki, czyli Garbha Pindasany. Na razie wariant pierwszy ze skrzyżowanymi kostkami, przyciągnij się pod piszczelami, oddal barki w dół od uszu i doklej łopatki do pleców. Utrzymuj pępek zaschsany, brzuch aktywny, napięte, pracując aktywne mięśnie, kroczami na miednicy. Jeśli tu czujesz się swobodnie, to możesz zrobić coś takiego. Uwaga, pokazuję Ci wariant drugi. Utrzymując aktywne plecy, aktywny brzuch, możesz rozplątać nogi i podłożyć zgięcia łokci pod łydki. Widzisz? W tej pozycji możesz utrzymać nogi rozłączone albo skrzyżować sobie kostki. Na razie dłonie nie stykają się, chyba że możesz je złączyć bez dużego napięcia w przedramionach i w barkach. Widzisz? Mamy różne wersje pozycji równoważnej. Dostosuj ją do siebie. Cały czas przyciągaj się pod udami, pod piszczelami w swojej wersji i przyciągając się z wdechem, unoś mostek w górę, poczuj jak doklejasz łopatki do pleców i oddalasz barki od uszu. Nie rób tego, nie zapadamy się barkami w górę. Szyja jest długa. Na wydechu wciągaj brzuch mocniej. Trzymaj aktywny pępek. Utrzymaj subtelną równowagę na kości ogonowej. Barki nie idą w górę, bo jak barki nam pójdą w górę, zakrąglisz plecy. Więc z wdechem podciągaj się mocniej pod nogami, opuszczaj barki w dół, doklejaj łopatki do pleców i unoś mostek w górę. A na wydechu wciągaj brzuch, pozostawaj w pozycji. Dla chętnych możemy spróbować jeszcze dotknąć sobie bardziej dłońmi do twarzy, wtedy nam plecy się zaokrąglą mocniej. To już jest mocniejszy wariant. W pełnej Garbha Pindasanie mamy nogi jak do lotosa i ramiona pod kolanami. Teraz przygotowujemy się do pozycji. Niektórzy z nas nie zrobią pełnej Garbha Pindasany ze względu na kolana, ale pamiętajcie, że macie jeszcze ten wariant. On też będzie bardzo fajnie aktywował Wam mięśnie brzucha, mięśnie na miednicy, uczuł równowagi. Pozostając w Waszym wariancie asany przygotowującej do Garbha Pindasana, zmieńcie skrzyżowanie kostek tylko, nawet jeżeli macie chwyt pod piszczelami i zostańcie jeszcze przez chwilę w wersji ze zmienionym skrzyżowaniem kostek. Barki w dół od uszu, wdech, mostek w górę, wydech, wciągasz brzuch, aktywujesz mocniej mięśnie poprzeczne brzucha, mięśnie dna miednicy, trzymaj równowagę, a jeżeli czujesz się już całkiem swobodnie, to możesz się w ten sposób pokołysać lekko na boki. Bardzo fajna asana, możecie puścić sobie ulubiony film, i na przykład spróbować wytrzymać w niej jak najdłużej, czyli skupić swoją koncentrację na czymś innym i pozostawać w pozycji. Zobaczycie wtedy, że nawet wytrzymacie w niej bardzo, bardzo długo, nawet pół godziny. Zróbcie sobie taki test na równowagę. Puśćcie sobie jakiś film, coś, co Was zaangażuje z uwagą bardziej na zewnątrz, ale trwajcie w pozycji i nie liczcie czasu. Sprawdźcie czas dopiero, jak opuścicie nogi na matę. Zobaczycie, ile wytrzymacie w pozycji, jeżeli zaangażujemy naszą uwagę gdzieś na zewnątrz, a będziemy trzymać dobrą technicznie pozycję,
organizm sam wsłucha się w bodźce z wewnątrz, będzie nam utrzymywał tę pozycję, będzie ćwiczył równowagę. Mocny brzuch. Podciągamy się cały czas pod nogami. Aktywne mięśnie krocza, mięśnie dla miednicy na tyle, na ile możecie je aktywować. Mięśnie poprzeczne brzucha, aktywne, ale wciąganie pępka nie tamuje nam oddechu. Czyli jak mamy pępek wciągnięty, to z wdechem żebra idą na boki. Klatka się rozszerza bardziej na boki, nie wypychasz jej w górę. Klatka się rozszerza na boki. Jednocześnie unosisz mostek w górę, ale przy rozszerzającej się na boki klatce. Żebra pracują na boki. Na wydechu żebra schodzą się do siebie, brzuch wciągasz, utrzymujesz mocniej równowagę. Oddychasz z zaciśniętymi aktywnymi bandami, mula bandą, dżiana banda, bez tamowania wdechu i wydechu. Ostatnia asana. Możecie teraz odstawić stopy na matę albo spróbować jeszcze raz. Spójrzcie, rozplątać się bez dotykania plecami i stopami maty. Przechodzimy do nawasany i teraz chwytamy za dowolną część nóg. I z wdechem unosimy nogi w górę. Możecie je wyprostować albo od razu odwieźć na boki. Na wydechu wciągnijcie brzuch. Barki w dół od uszu, doklej łopatki do pleców. Z wdechem żebra na boki, ale wypychasz mostek w górę, żeby mocniej dokleić łopatki do pleców, podbródek do mostka. I wydech, wciągaj brzuch. Możesz spróbować powoli odwodzić nogi na boki. Możesz też zostać w klasycznej nawasanie z ugiętymi kolanami. I wdech. Mostek w górę, żebra na boki, barki w dół, łopatki do pleców. I wydech, wciągaj brzuch. Jeżeli masz szeroki rozkrok nóg, to zrotuj uda lekko na zewnątrz tym razem. Otwórz bardziej biodra, rozciągnij przywodziciele. I jeszcze jeden wdech w pozycji mostek w górę, ale żebra na boki, poszerzasz klatkę na boki, pępek się zapada. I wydech, wciągnij brzuch, oddalaj łopatki od pleców, doklejaj łopatki do pleców, oddalaj barki w dół od uszu. Wdech w pozycji, uwaga, już unosimy sobie nogi w górę, mocny brzuch, pełna koncentracja, proste plecy. I wydech na wasana, ugnij kolana, ramiona równolegle, mocny brzuch. I wdech, przejdź do siadu skrzyżnego, ale odwrotnego niż automatyczne krzyżowanie nóg, czyli tego bardziej niewygodnego siadu. Przechodzimy sobie do siadu skrzyżnego. Bardziej niewygodnego, jeśli czujesz, że jedno kolano wyraźnie idzie w górę. Podłóż sobie klocek większą wysokością pod drugie. I ściągnij kolano, które idzie w górę, bardziej łapką w dół. Spróbuj tej metody. Jeżeli jedno kolano bardziej idzie w górę, to podkładamy pod drugie klocek, a to, które idzie w górę, lekko obniżamy. Wyrównujemy sobie biodra. Moi mili, za nami mocna joga, mocne centrum, mocny brzuch, ćwicząca głównie mula bandę, udzielona bandę, mięśnie skośne brzuch, mięśnie poprzeczne brzucha, mięśnie proste brzucha, mięśnie na miednicy oraz ćwicząca i wzmacniająca naszą równowagę, polepszająca naszą równowagę i koordynację. Jeżeli pewnie